Hello guys, witam w kolejnym odcinku. Tym razem znajdujemy się na stronie Easy Guys. Tak jest, dosyć długo nie było żadnego otwierania skrzynek, także dzisiaj nagramy ten, opening. Oh yeah. Także jak widzicie, Easy Case, spoko stronka, mamy tutaj sporo skrzynek, mamy skrzynki CSGO, tak, tu są skiny z normalnego Counter-Strike'a. Mamy również skiny VGO, czyli te, wiecie, VGO, czyli te takie, którymi się łatwiej traduje, jest? Yes. No i mamy również jakiś cashpot, czyli otwieranie skrzynki za coinsy. No i jak tutaj możecie zauważyć, na tej stronce mam trochę pieniążków. No, nie wiem do końca ile to jest, ale chłopaki mówili, że dużo. Także, you know. Jak widzicie, na stronce cały czas trwają jakieś konkursy, tu mamy 12 godzin do końca, także możecie dołączyć do jakiegoś konkursu facebookowego, także polecam. Mamy tutaj jakieś zakładki, mamy VGO sklep, czyli jeżeli ktoś chce, może od razu sobie kupić skiny VGO za właśnie takie coinsy, także do this. Mamy 24h bonus, także okej. Sprawdźmy, co wygramy. Mam nadzieję, że dostaniemy trochę darmowych końców. I... okej, give me money, dude. Give me money, what the fuck? Okej, dostaliśmy... ej, 50 groszy. Nice. Mamy również fuck you. No, czyli wiadomo, możecie sobie poczytać. Ja sobie nie poczytam, no bo... nie umiem. Mamy również partner, także możecie zrobić swój kod i rozsyłać go znajomym. Użyjcie mojego kodu, link będzie w pierwszej linijce opisu. easycase/ref/bullion przez J. Tak, wejdźcie z pierwszej linijki w opisie i wtedy I give you czajnik, ok? Ok. I albo możecie tutaj wpisać kod BULION i wtedy robisz wyślij. No i ja nie mogę, bo to jest mój własny kod, także wiecie, I am retard. No także, może nie przedłużając, zaczniemy otwierać jakieś skrzynki, zacznijmy od takiej, o, najtańszej, jedną skrzyneczkę, czyli powiedzmy, o, taką, jaką wy będziecie mogli sobie otworzyć do startu. Okej, give me kalaszka, kalaszka, why not kalaszka, dude? Why? A zapomniałem dodać, że polecona osoba otrzyma aż 2 złote, czyli będzie was stać na przykład, no właśnie, na tą skrzynkę, także no, polecam. Ewentualnie na skrzynkę VGO. Właśnie, jeżeli ktoś nie wie, co to jest VGO, no to tutaj macie ten, no, poradnik. Możecie sobie również przeczytać. Okej, otwórzmy skrzynkę Dragon Beast, ponieważ mam nadzieję, że dropnę Hyper Beast. Czyli tą, wiecie, taką ładną snajperkę. Otwórzmy to więc. O! Jest! Aha, nie. Okej. A... the fuck? Dobra, don't worry guys, mamy jeszcze skrzynkę Firestarter. Także otworzymy sobie nawet 3 takie skrzynki, because why not? Oh shit, ale dźwięk! Okej. Okej. No... Nothing special, muszę wam powiedzieć. Ale chociaż dostaliśmy 360 coinsów, także... not that bad, you know? Okej, dawajcie teraz skrzynkę Doppler, także okej. Let's do this! Give me knife, dude. Będzie nóż! Not yeah! Dlaczego? Ta animacja otwierania tych skrzynek robi mnie w bambuko, dude. Co to ma znaczyć? Dobra, one more, dude. To nie może tak być, musimy dropnąć nóż w tym odcinku. Do tego mam pomysł, żeby kilka po prostu skinów rozdać wam. O ile w ogóle dropnę coś ciekawego, no zobaczymy. Jeszcze otworzymy skrzynkę hard, because this is really hardcore case. Może dropniemy rękawiczki, ale zobaczymy. Okej. No nie! Znowu jakiś glock. Dlaczego? Co prawda to jest dosyć fajny glock. Z tą wiewiórką? Czy co to jest? I don't know. Dobra, otwórzmy może trochę skrzynek VGO, ponieważ no jeszcze ich nie otwieraliśmy. Zobaczmy.
Tu mamy takie skiny, no chyba słabsze. To otworzymy od razu, a co mi tam, od razu 5 takich oto skrzynek. Dym, ale ten dźwięk się buguje. Oh no, dude, stop it, stop. Okej, okej. Ej, co my, to jest dobry drop? Za złoty 19, za złoty 15, a my daliśmy za skrzynkę 1.9. Damn. Nie wiem jakie skiny teraz dropnęliśmy, czy dobre, czy niedobre, czekajcie, sprawdźmy. A tutaj... Shit dude. Dobra, dawajcie znowu 5, będziemy trochę szaleć. A co mi tam, I am rich boy. Także okej, okay, let's go. Let's go. I co dropliśmy? Dobra, teraz pokażcie mi cenę tych skinów. A, dropliśmy tutaj za złoty 12, za 3,49, a ile kosztowała skrzynka? Za 5,72, czyli tu jest profit. Okej, okej. No, nie jest najgorzej, ale pewnie mogło być lepiej. Zamknę to, zobaczymy procentowe szanse. Okej, na Glocka jest 30%. Cyk, cyk, cyk. Najmniej procent jest na właśnie Pepe Bizon i na Desert Eagle. A nie, jeszcze na to, MK. Jest najmniej. Okej, okej. Teraz widzę. Dobra, wróćmy do skrzynek CS-owych. Zobaczymy może o coś takiego. Chciałbym taką AWP Onitai. Kiedyś taką miałem, teraz nie mam. No spróbujmy otworzyć. Nawet 5, zobaczymy procentowe szanse na tą AWP. Co, 1%? Damn, ale możemy jeszcze dropnąć AWP Lightning Strike, także też jest 1%, ale we will see, także okej, okay, otwieramy 40 dala, także you know, give me something good. Iii. The fuck, dude? The fuck? Okej, okay, może sprawdźmy po prostu stan mojego konta. Jeszcze mam 1350 zł, no także myślę, że możemy na spokojnie poszaleć. Także ja tutaj będę otwierał skrzynkę Arctic razy 5, 64 zł. Come on, let's do this. Tego jeszcze nie grali. Give me something good w końcu. Oh, give me kalaszka, kalaszka. Jest, jest. What the fuck, dude? Where is my kalaszek? Okej, okay, jeszcze jedna szansa, no muszę dropnąć tego kalaszka. Ile on jest wart? No na pewno sporo, ale mamy tylko 3% szans na niego. I co dropniemy? Okej, okay, mamy Famasa, ten Famas chyba też był coś wart, o ile dobrze pamiętam. 5 zł, no... Nice, nice. No, panowie... Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że musimy dropnąć w końcu coś porządnego. Nie może tak być, że leci nam no same, no wiecie, niepotrzebne itemy, bo co to ma w ogóle znaczyć? What the fuck, dude? Dobra, zmieńmy skrzynkę, bo tamta jest pechowa. Też razy 5. Okej, okay. Let's open this shit. Na końcu i tak sobie zliczymy wszystkie pieniążki, czy wyszliśmy na plus, czy też na minus. No, zobaczymy. Okej, skrzynka overdrive. No również razy 5. Nie będziemy się tutaj pieścić. Teraz lecimy na ostro. Okej, może tu jakiś różowy skin? Ile on jest wart? Ten 5-7. Okej, to straciliśmy. Wow, shit! Zyskaliśmy, nice! 26 zł. No ja sobie tak klikam, tak sobie otwieram. No chciałbym w końcu jakiś profit na tej najdroższej skrzynce VGO i chyba będzie! Oh yeah, oh shit! Arctic OPS! Tak jest, 268 zł. Na to właśnie czekałem. Bardzo, bardzo ładny kalaszek swoją drogą. No szkoda, że nie mogę nim zagrać, ale za to mogę nim tradeować, także na pewno zrobimy z tym jakiś profit. Oh yeah, dude. Oh yeah, 268 zł. Nice. No także jak wejdziemy sobie tutaj w mój profil, tu mamy wszystkie te skiny, możemy sobie je oczywiście wypłacić, tak jest, także don't worry guys, wszystko jest legit, wszystko działa. A my przejdziemy sobie do dalszego otwierania skrzynek. Sorry, że się tak skupiam na skinach VGO, ale no je mogę przynajmniej, wiecie, jakoś w miarę szybko sprzedać.
i nie będzie z nimi takiego problemu jak ze skinami z CSGO, także no wiecie, wolę już sobie otworzyć te skrzynki i przynajmniej zarobić. Okej, okay, zobaczymy. Tu jakiś różowy skin, a on jest warty chyba 20 ileś złotych. Zaraz się dowiemy. O je, 26. Nice. Dobra, sprawdźmy jeszcze tą skrzynkę. Razy 5. Co tutaj możemy dropnąć najdroższego? A chyba tego Galila, ale nie wiem ile on jest wart. A tu jakiś shit. No dobra, spróbujmy jeszcze parę razy otworzyć skrzynkę Pink Swirl. No bo w sumie to czemu nie? Mam dużo pieniążków, także kto mi zabroni? Okej, let's open this shit. I tak już jestem właściwie zarobiony, no bo dropłem tego kalaszka. Nic więcej tu nie oczekuję. Okej, a myślałem, że dropniemy tego scouta, ale... No, nie pykło. Dobra, shit. Także one more. Okej. I do... Shit. Nadal shit. Why? Ostatni raz. Kurde, to otwieranie skrzynek jest chyba już moim nałogiem. Nie wiem, czy to dobrze, czy też źle. Chyba źle, dlatego lepiej już będę powoli kończył. Ile mi zostało jeszcze pieniążków? Jeszcze... Oh shit, 700 zł. Także no możemy jeszcze pootwierać sobie... Wait a second. Może jeszcze parę razy tą Arctic Case, no bo dropłem tego kalaszka, może jeszcze jeden wpadnie. No... Zobaczymy i... O. No, tym razem... Shit. Dawajcie, 5 razy otworzymy skrzynkę Doppler i wtedy będzie szansa, no wiecie, na jakąś kosę, może wygram jakąś, może będę mógł wam potem jakąś oddać, wiecie... Oh shit, give me. No nie! Zobacz, o, patrzcie, dropa kosa, lol! Oh shit, kosa, wow! Zobaczcie, tu jest, tu! O! Knife! Nice! O, tu! Yes! Dropliśmy kosę, oh yeah, dude, oh. Dobra, koniec. What the fuck? Dobra, jeszcze raz, no bo naprawdę ten opening już wyniósł mnie praktycznie 1000 zł, także... Zobaczymy. Give me knife, dude. No i nie ma noża. Znowu. No dobra, już ostatni raz, ale to tak naprawdę ostatni. No more. Jeżeli nic nie dropnie teraz ciekawego, to nie dostaniecie kosy. Jeżeli dropnie kosa, no to dostaniecie kosę i... Oh shit. Chyba trochę zarobiłem. What the fuck, dude? 460 i 624, czyli od razu już wiem, że opening się zwrócił. No także, wiecie, także ja już jestem zarobiony. O, w sumie mam nawet dosyć dużo tych takich końców, także potwierajmy jeszcze skrzynkę Cashpot za 6500 końców. Okej, okay, otworzymy sobie, no od razu 5. Okej, okay, let's open. No zobaczymy, czy dropniemy jakąś kasę. Czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby tu wygrać coś dobrego, czy nie bardzo. Okej, chyba dropliśmy jakiś shit. O. Rip. Dobra, one more. Dawaj to! To chcę! To, ten worek pieniędzy! A nie tylko... dolara. What the fuck, dude? What the fuck? Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba i wychodzimy. Obiecuję. To już nie jest hazard. Znaczy, ja nie jestem uzależniony od hazardu, tak? What the fuck, guys? Prawie miałem 200 zł! Nie, ja się czuję oszukany. Dlaczego to tak się stało? Dobra, mniejsza o to. Ja i tak zarobiłem wystarczająco, zobaczcie na to, ile ja tu łącznie zarobiłem pieniążków? No, nie wiem, nie jestem w stanie nawet tego policzyć, ale na bank dużo. No i na końcu odcinka przygotowałem dla was konkurs na skina, który jest warty aż 35 dala. No i co trzeba zrobić, aby wygrać? Wystarczy zalajkować film, zasubskrybować mój kanał, wejść
na stronę z linku, który jest w pierwszej linijce w opisie, no i napiszesz w komentarzu coś w stylu, że chcę skina. No i to tyle. Także trzymajcie się, no i do kolejnych filmów. See ya guys!